Ostatnio naruszenia pojawiają się jak grzyby po deszczu. A to w Kolegium Humanum, a to w Ministerstwie Cyfryzacji. Co jest powodem takich informacji? To mogłoby się wydawać, że powodem tych informacji są rzeczywiście naruszenia, które nagle wypływają, nagle się pojawiają, ale wydaje mi się raczej, że jest to taki typowy temat medialny. Naruszenia były, są i będą. Tam, gdzie jesteśmy zawsze jako ludzie, tam zawsze pojawią się nasze zwykłe. Błędy. Natomiast jeżeli chodzi o Kolegium Humanum, to przy okazji jeszcze może warto powiedzieć, jakie są konsekwencje, bo z jednej strony wiemy przecież medialnie, że akurat w tej uczelni podobno można było kupić sobie dyplom, ale z drugiej strony Kolegium Humanum zgłosiło naruszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I taką też treść informacji o naruszeniu umieściło na stronie internetowej. Z tym, że nie do końca chyba wiedziało, co ma zrobić, bo na podstawie artykułu 34, na który się powołali, e, zgodnie z przepisami RODO, trzeba takie zawiadomienie o naruszeniu przesłać do osób, których dotyczyło naruszenia. Podobno było to 56 osób, gdzie tam dane zostały wykradzione, opublikowane w mediach, nie wdając się. Czyli patrzcie na skróty? I opublikowali informacje na stronie internetowej. Oczywiście, ale to źle, ponieważ to <grym>, wyraźnie mówi, że trzeba te osoby powiadomić. Łącznie z informacją o skutkach potencjalnych itd., itd. No ale dobrze. Powiedzmy, że to się udało zrobić, więc wpadli na pomysł, że to jest artykuł 34. Niech tak będzie. No ale podpisał się inspektor danych osobowych. Tak. To już jest w ogóle ciekawostka, bo twór nowy, nowy twór, <grym> więc można powiedzieć, że samemu sobie strzelają w kolano. Z jednej strony, chcą być święcić od papieża. Publikują na stronie internetowej informacje o naruszeniu, ale tak naprawdę podpisują hybrydą, bo ani to administrator danych osobowych, ani inspektor. Ani inspektor ochrony danych, więc mamy nowy twór w, w polskim prawodawstwie. Brzmi mało profesjonalnie. Brzmi mało profesjonalnie, natomiast no to oznacza, że osoby, które absolwenci tej uczelni mogą powiedzieć, że te ich MBA to są naprawdę wysokiej klasy. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że to jest wzrost świadomości osób, których dane dotyczą. Rzeczywiście e, przestajemy solidaryzować się z administratorami danych, którzy dopuszczają się naruszenia e, i z łzami w oczach informują nas o tym naruszeniu, myśląc, że no, nic wielkiego się nie stało. Ludzie mają swoje prawa i będą z nich korzystać. Tak, są związku... coraz bardziej świadomi. Jak najbardziej. W związku z tym te obawy są jakby uzasadnione i ludzie zaczynają wymuszać, jakby na administratorach, żeby wszystko było transparentne. Dokładnie. No posłuchaj, naruszenie naruszeniem. Ale co z prawami osób, których dane dotyczą? Czy mamy się czego bać? Mamy się czego obawiać? Myślę, że tak. Coraz więcej danych osobowych jest dostępnych w sieci. Coraz więcej tych danych ulega różnego rodzaju naruszeniu. I może się okazać, że prędzej czy później ktoś, zwyczajnie mówiąc, weźmie sobie pożyczkę albo kredyt na nasze dane osobowe, które gdzieś tam komuś wyciekły. Niestety, bardzo często jeszcze administratorzy mają taką przywarę, że przetwarzają zbyt dużą ilość danych do celu, dla którego te dane przetwarzają. Nie, nie pamiętają jakby o zasadzie minimalizacji, ale z drugiej strony pamiętają jeszcze czasy komuny, kiedy na wszystko trzeba było mieć. Papier, papier. Podpis. papier, podpis, zaświadczenie, oświadczenia. Kcero najlepiej, staro do, kcero. Kcero do kcero, tak. Mm, dokładnie. Co możemy zatem zrobić, aby nie doszło do naruszenia naszych praw, a w konsekwencji, aby nie ponieść negatywnych skutków takich naruszeń, takiego naruszenia? No właśnie, chyba wydaje mi się, że to najprostszą, najprostszą odpowiedzią byłoby przestrzegać naszych praw, być ich świadomym. Rzeczywiście możemy bardzo wiele informację uzyskać. Jeżeli każdy z nas będzie świadomie podchodził do swoich danych osobowych, będzie odpowiednio realizował swoje prawa, nawet wypytując administratora, po co przetwarza dane, na jakiej zasadzie, jakie są zabezpieczenia, to ten wzrost jakby odpowiedzialności ze strony administratorów też będzie postępował. A w związku z tym i nasze dane będą bezpieczniejsze. A tak na ACI to co zrobić? No pamiętajmy o tym, że są różne organizacje, różne stowarzyszenia, które pomagają osobom, których dane uległy naruszeniu. Pomagają zarówno w postępowaniach przed sądami, jak i w dochodzeniu wszelkiego rodzaju roszczeń, czy też zadośćuczynienia. A pamiętajmy, że to są pieniądze. Jeżeli stracimy, na przykład, w związku z naruszeniem nasze, no nie nasze pieniądze, ale ktoś weźmie jakieś pieniądze na nasze, na nasze dane osobowe, to w ramach zadośćuczynienia i odszkodowania nie dość, że pokryjemy straty, które ponieśliśmy w związku z zaciągnięciem na nas, tego kredytu. kredytu czy pożyczki, ale również za fatygę, jak to się mówi, za pomoc prawną czy doradztwo prawne, również. również te środki dostaniemy. I to jest chyba najlepsze, co możemy zrobić. Jasne. Idziemy na kawę? Idziemy na kawę.